Witam serdecznie, to Skurridat i kolejny odcinek serii BSA Czołgi. Bohaterem tego odcinka będzie Esseta, którą ja poprowadzę, oraz WTS 100, który poprowadzi Dziuby, i AMX1390, który poprowadzi Krzysiu. A to bitwa standardowa na mapie Karelia, 66% szans na wygraną. Losowanie bardzo fajne dla nas, dla naszego teamu. Daje szansę wykreślenia naprawdę dobrego wyniku. Tu od razu Golda ładuję. Na goldzie tutaj mamy bardzo ładnie 334 penetracji, a na zwykłym 235. Słuchajcie, że mam trochę zmieniony głos. Wina tego, że kupiłem sobie nowe słuchawki z mikrofonem. Teraz już to trochę inaczej brzmię. Dobra, ja Juby z Krzysiem pojechali na lewą stronę, a tu sobie pocinę prawą stroną. Zobaczę, co tu będzie. Widzę, że pierwszy się tam już czai. Więc tutaj trochę widać zmiany. Przedtem było trochę bardziej rozlazła górka, teraz już mniej. Można sobie spokojnie tutaj bardziej wjechać. Co też tak robię. O, Ferdek dostał już. Marta strzeliła. To ucieczka, nasza ciocha. O, może jednak Isa. No dobra, i strzelił, a ja już tak na odpał. Dobra. No to zaczynam się z nimi snajpić. Mam nadzieję, że tu Arta nie ma bicia. Za to IS-7 sobie wybrał bardzo słabe pozycje, gdzie Arta ma bicie. Ja mam dosyć ładną Artę. Dobra, E75 też ładnie się wyjechał. Dlatego właśnie mamy tak dużo szans. Jednak topka ich nie jest zachwycająca i będą wyjeżdżać nam. O, IS 7 przebił. Dziwne. Ale jednak. Gdzie on mnie przebił tutaj? O, idealnie mu weszło w górną tę belkę. Tam właśnie wchodzi damage. E75 próbuje, ewidentnie próbuje, ale to mu nie wychodzi. No i ja tu sobie ważną i to jeszcze raz powtarzam, ważną rzeczą na esecie jest to, żeby kontować wieżę. Żeby nie stać przodem wieży do przeciwnika, bo nawet bez golda jest w stanie nas przebić. Należy wieżę skontować, by nie była przodem, by najlepiej pod takim kątem, w którym przeciwnik nie miałby ładnego strzału. Bardziej pokazałem bok. O, i jest Jadzia. Jest Jadzia. O, strzeliła, ja strzeliłem, więc ja będę szybciej przeładował, więc mogę sobie spokojnie teraz poczekać, żeby tylko nigdzie nie uciekła. O, nie ma zamiaru uciekać nawet. Ma zamiar we mnie celować. Ja szybciej przeładuję, no nie ma szans, żeby... strzeliła wcześniej. Strzelam i kontuję się. No i jeszcze ważna rzecz, ruszać się. O, Arta załatwiła się 5. Ruszać się, przód, tył, prowokować przeciwnika. No i Jadzia strzeliła. Bardzo ładnie, teraz mam czas przycelować. I pojadzi. Będziemy tu strzeliła. O! Próbowała strzelić w przód, przednią część. A że było to skontowane, to nie przebiła się. Co innego, gdybym stał do niej przodem wieżą, no to miałaby bez problemu damage. No tak, za zero, odbity. Okej. 5800 damage'u. 2 kile, 7-2 dla nas. No, tutaj MX Krzysiu załatwił Artę. Juby już ciśnie z drugiej strony, żeby ich otoczyć. O, jest Jack Tiger. Z Golda na budówkę bez problemu chodzi. Nie ma co się przejmować. O, Jack Tiger zniszczył nasze SAT. O, pięknie. No, czy będziesz wyjedziesz? O, mogłem spróbować strzelić. No, ale lepiej zachować pocisk. Ktoś mi się już wjechał mu na dupę. Biego, więc
Na pewno się już będzie obracał do niego, więc mogę sobie spokojnie do przodu pojechać. Po prostu się naciął na Jubego i niestety długo nie pożył. Dobra, jest jadzia i nie ma jadzi. Jack Tiger wyparował. O, Isus nie przebił mnie. O, już się tutaj na mój damage. Ferdek. Będę pierwszy, dobra. Jack Tiger sobie do... Ferdinand sobie dobije. No i zostaje E75 po tej stronie i E7 po drugiej stronie. Już muszę się śpieszyć, bo Juby tutaj leci. I załatwiony. Juby trochę niepocieszony, że mu tak mało do mailu weszło. Ale cóż. Ja tu gram pierwsze skrzypce, nie on. No i został E7. Generalnie to już praktycznie koniec bitwy. 14-4 dla nas, 8464 damage'u. Tak więc dziękuję za tą uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, a po bitwie jak zwykle statystyki. Tak więc dzięki, do zobaczenia.